Cześć wszystkich. Bądź 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Okej. Wygląda na to, przeszedłem się trochę w tyłu i we w te. Wygląda na to, że reszta pożeraczy intelektu się na nas nie obraziła. Więc nie będziemy musieli wszędzie walczyć. Aczkolwiek te mikstury... Momencik. Zróbmy wszystkie. Mikstura odporności psychicznej. Co ciekawe, to chyba pewnie będzie w eliksirach, co? Eliksir odporności, obrażenia psychiczne. Zróbmy sobie dwa. Dobra. Zyskaj odporność na obrażenia psychiczne. Domyślam się, że to się nam niedługo przyda. Dobra. Co my tu mamy? Nic. Nic. Wygląda jak coś, co miało powstać podczas walki, ale chyba nie powstało. Okej, okay, a co tutaj mamy? O ile jest to z dala od Ketrika Torma, to nam nie szkodzi to badać. Incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Mhm. Rozpocznij manipulowanie umysłem. Zagadka logiczna. No na to, że musimy dojść do drzwi. Okej. Nie wiem, w czym jest problem. Możliwe, że trzeba znaleźć najkrótszą możliwą ścieżkę, albo trzeba... iść po unikatowych węzłach? Co się wydaje najkrótszą ścieżką? Tutaj wydaje się być dosyć krótką ścieżką. Dobra, zobaczmy. Nie, musimy połączyć jedno z drugim. Rozum z rozumem. Okej. Dobra. Możemy to wyłączyć? Możemy. Teraz pamięć... Jest tutaj druga. Momencik. Emocje możemy puścić jakoś dołem pewnie. Teraz mowa. Mowa jest z prawej strony. Ciekawe, czy nie robi problemu, jeżeli się będą przecinać jedno z drugim.
Wygląda na to, że robi to problem. Dobra, mamy tutaj trochę wąski gardeł. W takim razie. Jeżeli rozłączymy to... Momencik, coś tu się pokićkało. Dobra. Wiecie co? Chyba to wytnę. Chyba to raczej nie jest ciekawe, jak tutaj z tym będę się bawił. Wracam za chwilę, jak to już będzie rozwiązane. Dobra, wygląda na to, że już jestem na prostej drodze. Jeszcze tylko emocje z emocjami muszę połączyć. I tak. Pierwsza zagadka, która mi się nawet podobała w tej grze. Nie polegała na głupiej zgadywance, ale na dosyć prostej, ale przyjemnej łamigłówce. Ostrze ciemiężonych dusz. Miecz długa 1,5-ręczna. Zaklęta broń plus 1. Obrażenia plus psychiczne. Gdybyśmy mieli osobę, która by walczyła długim mieczem, to byłaby całkiem niezła. Spore obrażenia. Wolniej zawodzenie umarłych, którzy zginęli od twojego ostrza. Potencjalne nakładanie na cel koronę obłędu. Istota jest owładnięta magicznym szaleństwem, zaatakuje najbliższą istotę z wyjątkiem czarującego. Ciekawe. Ale nie mamy nikogo, kto mógłby tym walczyć skutecznie. Ale dostaliśmy jeszcze jakiś dodatkowy umysł. Teraz go zbadamy. Diadem mentalnej udręki, wysanie psychiczne. Gdy przeciwnik wykona nieudany rzut obrony na charyzmę, inteligencję lub mądrość przeciwko twojej czarowi lub sztopce, zyskasz 4 punkty wytrzymałości. W obecnym czasie 4 punkty wytrzymałości to niedużo. Bardziej, że na przykład zręczność to nie jest... No nie wiem, w sumie mógłbym nawet spróbować. Praktycznie nigdy nie używam tego spowicia cieniem. Gdy zadajesz obrażenia psychiczne, nakładasz przeciwnika również mentalne osłabienie. Dobra, wezmę ten diadem. Czasami może się przydać, jeżeli będę chciał kogoś przestraszyć, to wtedy za każdego przestraszonego gościa dostaniemy punkty wytrzymałości. Dobra, co tutaj mamy? Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. Claws in your mind. Taken. Corrupted.
And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. How did the Illithid Empire fall? I don't know. I'm just glad it fell. With haste. Parę umysłów zaczęło robić nie to, co powinny. Jeżeli mam zgadywać. Dobra, najwidoczniej nie wszyscy chcą, żeby wszystko było perfekcyjne. I na swoim miejscu. Dobra. Złączmy się ciebie. Ty już nie jesteś nam potrzebny. Przebudzony umysł. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty enough for a flesh prison. If not the noble Getzerai features I was born with. I'd guess you're no willing guest of the Geek either. Perhaps we might aid one another. Hmm. Że ty nie gościsz u gejków z własnej woli. Jesteś zaskakująco poczytalny jak namarynowany mózg. A Githzerai's mind is not so easily cracked. Our discipline was the very reason you were attacked. My order taught a psionic technique much feared by the Geek. They destroyed us for it. And kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. You catch the lie. The monk isn't telling everything. Hmm. Jeśli chcesz mojej pomocy, powiedz mi prawdę. All right, The gate did not find my monastery. I led them there. They promised me immortality, and they gave it. I have been their rotting trophy for centuries. As her agitation swells, so does her latent psionic power. To your tadpole, that guilt and terror are almost fragrant. You realize the Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. Z jednej strony trochę zasługuje na to, co przeżywa, ale z drugiej strony myślę, że już odpokutowała za swoje winy. Dobra, trzymaj. Zniszczę cię. Yet without comprehension, but when you use it, you will see. And I see. Bariera mentalna Githierazi. Po chłonięciu odrobiny wiedzy Githierazi w umyśle dotkniętej istoty pojawiają się bariery mentalne. Otrzymują na ułatwienie zrzutów obronnych na inteligencję. Okej. Okay. Ciekawe, czy to jest stały efekt na zawsze. Cóż, to jest jeszcze coś, chyba. Zdecydowanie tutaj są pomieszczenia, których nie odkryliśmy. Dobra. Musimy się jeszcze trochę pokręcić w takim razie, by zbadać to miejsce.
chosen on my heart. Nie chciałem. Ale mnie ciekawi, jak tutaj można się dostać. Dobra, na razie zwiedzajmy jeszcze te miejsca, które możemy. Wszyscy są? Oczywiście, że nie wszyscy są. Defender of the people. Ty aż tutaj się zgubiłaś, okej. Ty to w ogóle... Ty umiesz latać. Nie umiesz latać, ale masz teleportację. Nie wiem, dlaczego ty się zgubiłeś. A przy okazji, tutaj była jeszcze taka... Był jakiś pojemnik, do którego nie zajrzałem. Zajrzyjmy jeszcze tutaj szybko. Nic. Dobra. Gail? Możemy się już zebrać wszyscy? Świetnie. Dobra, zwiedzamy dalej. Chyba, że najpierw pójdziemy tędy. Koszary. Ciekawe, czy to oznacza, że zaraz coś na nas naskoczy. Tutaj są jacyś ludzie. General Thorne was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Możemy ją zrobić w balona? To nieporozumienie. Przysłano mnie do pomocy. Mam cię wesprzeć w wyeliminowaniu tych zdrajców. Cyk, cyk. I have no need for a throne. You could merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. Dostaliśmy całe ekspy. Gather yourselves. Soon we march to victory. Za pozbycie się ich. Barwni koloru, okej. Okay. Co tutaj mamy? Ręka, głowa, nóżka. Rozpadlina, czaszki. Mamy też jakiś dodatkowy umysł. Zamknięty umysł. Żelazno palce. Can you feel it? Dobra, kolejny umysł. Czy zauważysz, jeżeli spróbujemy okraść tą skrzynię? Okej, okay, zauważysz. Zachowuj się przyzwoicie. Okej. Okay. Idziemy, chłopacy i dziewczyno. Włochaty Henry. Dziennik Henryka Włochacza. Nic ciekawego.
Mają oni w ogóle cokolwiek do powiedzenia? May death claim you soon. Chyba ty. Dobra. Zostawmy ich tutaj. Skoczymy jeszcze szybko do tej... z powrotem do myślnioczytajni i zobaczymy, co ten zamknięty umysł ma do powiedzenia. No to ty wyglądasz niezbyt sprytnego. Więc jeszcze masz jeszcze do powiedzenia? Nie stroniłaś intelektem za życia. Dobra, wiecie co? Jeszcze poszukam, czy tutaj nie ma jakiegoś przejścia czy coś. No to mnie interesuje ten kawałek mapy, który tutaj jest i... A jak nie, to idziemy dalej tym korytarzem, który wydaje się być już blisko Ketrika. Dobra, wracam za chwilę. Dobra, nie znalazłem przejścia do tej części mapy. Możliwe, że tutaj trzeba było coś zrobić z tym gościem, który tutaj ciachał zwłoki. Czegoś, czego nie zrobiłem. Może dopiero tam będzie przejście, nie wiem. Na razie nic nie znajduję. Więc idźmy dalej. Aparatura nerwowa. Kolejny umysł. O, regeneracja. Dobra, zobaczmy, co tu mamy właściwie. Aparatura nerwowa. Dobra. Czy to jest szybki odpoczynek? Przydał nam się. Dobra, zajrzyjmy jeszcze szybko do tego umysłu i pewnie będziemy zjeżdżać na dół do Ketrika. My head hurts. Can I go back to bed, mommy? To nie brzmi dobrze. Jak się tu znalazłaś? I live here. This is my house. Our house, right, mummy? We saw a big spiky snail that fell out of the sky. I'm just very sleepy, mummy. I wish you'd stop waking me up so much. W takim razie pora wracać do łóżka. Życzę dobrej nocy, córeczko. Night, night, mommy. Love you. Dobra, wiecie co? Mamy tutaj te wszystkie umysły ładnie pozbierane. Interesuje mnie, czy możemy je zniszczyć. Ognistym pociskiem na przykład. Nie. Czy możemy je zniszczyć atakiem? Nie. No cóż, nie widzę innej opcji, więc przykro mi, zostaniesz tutaj na zawsze. A my idziemy do Ketrika. Okej? Okay? No to do dzieła. Zdecydowanie, to nie jest dobre miejsce.
Dobra. To ruszamy do dzieła. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The absolute is behind this door. No to wchodzimy. Chyba jest ktoś nowy. You said it was under control. O, Gortash. It is you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Auron. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue, true soul, flaunting it under your nose all this time. And you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow, army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Bane! To dwoje bóstw lokalnych. Niezbyt miłych. Rozumiem, że mają ich jakieś boskie artefakty. O! A tu jest chyba... nasz główny zainteresowany. The Testament of Merkel! An Elder Brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. Gail, nie możesz tego zrobić. Nie możesz skazać nas wszystkich na śmierć. What choice do I have? More than just a goddess counts on my courage. Whole worlds hang in the balance. Zaufaj mi, Gail. Znajdziemy inny sposób. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on? It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... very well. I'll stand down to stand by you. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us.
Shit, no! Father! Tatuś! Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Akolita, jednostrojga. Gdzie to jest? Nie widzę. Jednostrojga. Odkryj sojuszników Kefrika. Już. There you are. As predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away. Absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Dlaczego pryzmat jest dla ciebie taki ważny? The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before. In the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Raz ci się to nie udało. Wcześniej byłem gotów okazać ci łaskę. Jeszcze nie jest za późno. Możesz jeszcze odpokutować. Cyk, cyk. 18. Przeniżot był trudniejszy. Repent. Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. Okej. Wygląda na to, że cała rodzina Tormów zginęła od siły perswazji. He is here. He is watching. He is listening. He is. Whee! Straciliśmy lód z niego. I am the smile of the world cleansed skull. I am the regrets of those who remain. And the restless
Nie masz jakichś lepszych wybrańców? Ten był dosyć słaby. Wyglądasz jak boss z Amayui. Albo jakiejś innej gry JRPG. Shit. Uwolnienie pieśni nocy. Catherick przetrzymuje pieśń nocy w więzieniu duszy. Żeby ją uwolnić, użyj akcji pomocy. Tutaj jesteś. Will, jesteś dosyć daleko na liście akcji. Dobra. Zajmijmy się najpierw tym, co mamy pod ręką. Come on. Can't stay idle. Poziom 11. Nie brzmi dobrze. Dobra. Trochę nie sięgasz, ale możesz się teleportować. Upierzca umysłu, 8 poziom. Dobra, te pożeracze stanowią mam małą przeszkodę. Dobra, zobaczmy, co możemy z nimi zrobić. Trzask, dosyć wysokopoziomowy. By was ściągnął, może? Prawie. Ty natomiast... Możesz podejść tutaj, mam nadzieję. Może ściągniesz na siebie uwagę. Ognia. Na nich. Dobra. Where do I go from here? Serduszko natomiast... póki co nie wiem. Co moglibyśmy zrobić? Przywołać sobowtóra. Powiedzmy tutaj. Zobaczymy, ile uwagi na siebie pościąga. Ja powiedzmy przejdę na razie tutaj. Dobra. Krok przez mgłę, jak daleko ci sięga? Chyba nie zbyt daleko. Możesz tutaj zacząć się zajmować tym łupieżcą umysłu. Przecież że on będzie ci zadawał obrażenia psychiczne. Co ci się nie spodoba. Dobra, zobaczmy. Krok przez mgłę. Albo możemy użyć sprintu. Jak mało ci brakuje? Nie za dużo. Pomoc jest akcją, czyli w następnej turze będziesz mógł to zrobić. Dobra, użyj sprintu. Teraz krok przez mgłę. I w następnej turze będziesz mógł jej pomóc, o ile on cię jakoś nie wyłączy.
zciągniesz na siebie uwagę. Była jedna z twoich... nazwijmy to... celów. Dobra. Co teraz z tobą, panie, możemy zrobić? Baldur's Gate 2 łupieżcy umysłu byli odporni na magię. Ten ma ułatwienie w rzutach obronnych i ma duże rzuty obronne, ale poza zręcznością. Czyli taki promień słońca powinien całkiem nieźle go zaboleć. Zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, weźmiemy jakiegoś czwartego poziomu. Dobra. Pozbędźmy się go w pierwszej kolejności. Ładne obrażenia. Cofnij się troszkę. Nie wiem, co to było. Dobra, czy dalej masz na nich linię strzału? Masz. Ognia? Pięknie. Możesz podejść do niego. Jeżeli on spróbuje się ruszyć, to tylko pożałuję. Jesteś ogłuszona na jedną turę. Dobra, czy mogę was zgarnąć jednym tym? Nie do końca. A trzask? Drugopoziomowy? Dobra, myślę, że to nie jest zła opcja. Teraz trochę się wycofam. Dobra, pomoc? No i dobra. Zniszcz tą szkieletową krywę? Możesz nie zdążyć z tym. Ciekawe, że to nie spowodowało... Dominacja łupieżcy umysłu. Zdecydowanie nie chcemy, żebyś to robił. Przeciw zaklęciu myślę, że jest dobrą opcją w tym momencie. Dobra. Dalej chcemy się zająć jak najszybciej łupieżcą umysłu. Niestety to się nie wydarzy. Kula ognia tutaj? Nie, też nie. Dobra, pociski też nie. Okej, trochę za daleko uciekłem i teraz wszystko na nic nie mam zasięgu. Nawet na apostoła Merkula. Dobra, w takim razie spasują. Ładne obrażenia. Bardzo ładne obrażenia. Dobra. Tutaj ich cały czas przybywa. Nie wiem, czy jest sensu się tym bawić. Dobra, pozbądźmy się jeszcze szybko tego żywiołaka. Znaczy tego łupieżcy, a potem się zajmiemy Merkulem właściwym.
Dobra, wrzask niestety nie sięga do niego. Wielokrotne ataki. Ładnie. Zajmuj się nim, Will. Pięknie. No i dobra, i... nie musieli się dostać na górę. Dobra, strażnik wiary, tutaj. A musisz najpierw dostać się na górę. Żywające zimno. Nie możesz uzyskać punktu wytrzymałości, nie umarły cel, otrzymuje utrudnienie w testach ataku. Okej. Pomóż nam tutaj, strażniku wiary. Potem zobaczymy, co jeszcze możemy z tym zrobić. Dobra, co ja mogę natomiast zrobić? Już zrobiłem akcję, więc niewiele więcej. Daj. Nie, kojące słowo nie zadziała, bo ty nie możesz nic odzyskać. Dobra, na razie tutaj zostanę. Dobra, czy ty masz jakieś odporności na zimno? W takim razie cię trochę ogrzejemy. Wysoka KP. Dobra, to może dajmy na razie mniejsze ten. Może uda nam się na ciebie wrzucić to osłabienie magiczne. Dobra, momencik. Dobra, jedno trafiło, ale nie dostałeś tego osłabienia. Okej. Dwa chybienia, słabo. Przerażenie. Dobra, musimy się tym jak najszybciej zająć. Dobra, zróbmy też przeciwurok, żeby na przyszłość nic nam się nie przeraziło. Dobra, Will. Jesteś w stanie tutaj jakoś skoczyć? Dobra, żywi jak ognia, ty podejdź tutaj z tej strony. Spróbuj go zaatakować. Nie wiem, jak obniżyć jego KP. Dobra, powiedzmy damy jej troszkę leczenia, chociaż, a właśnie, zapomniałem, że jesteś, nie da się ciebie uleczyć. Okej, nieważne. Dobra. W takim razie podejdę do ciebie, jak blisko tylko mogę. Masz już... nie masz już niestety tych komórek zaklęć na zakończenie, co nie? Ale dobra. Myślę, że powoli się nim zajmiemy. Ty natomiast...
Właśnie, glif możesz rzucić. Banan pisał, że glif jest całkiem fajnym zaklęciem. Ale nie wiem. Dobra. Weźmy duchowych strażników. I zobaczymy. Dobra, w sumie duchowa broń też nie jest złą opcją. Że więcej obrażeń, to więcej obrażeń. Dobra, dawaj dalej ognia. W sumie może powinien się też nimi zająć, ale... Jeżeli sobie zdejmiemy szybko Myrkula, to... Oni nie będą problemem. Dobra, to mu zadało niezłe obrażenie. Okej, to nie było fajne. Przerażenie też nie jest fajne. Muszę się uleczyć. Dobra, co kontruje trzask? Kondycja. Ty pewnie masz dobrą kondycję, co? No, dobrą masz. Dobra, ty jesteś nieumarły? Nieumarły. Mieliśmy chyba coś przeciwko nieumarłym, co? Wynaturzeniom, humanoidom. Nie wiem, czy nie umarł liczy się jako wynaturzenie. Dobra, na pewno powinienem się poleczyć, ale momencik jeszcze. Paraliżujący strzał, kondycja, to się raczej nie uda. Dobra, nawet jeżeli odeprzesz, to to nadal otrzymasz połowę obrażeń. Więc nadal wezmę cię, trzasnę. 20, no ładnie. Dobra, jakieś fajne leczonko na siebie. Dobra. Pocisk wiodący. Test ataku. Albo po prostu możemy go zaatakować. Nie, pocisk wiodący jest lepszą opcją. Czwartego poziomu nie, może zróbmy drugiego. Mini krytyczne, szkoda. Ale podejdź do niego. Utrudnienie, utrudnienie. Dobra, nic innego nie możesz za bardzo przywalić. To mimo wszystko przywal w niego. Tak, takim się domyślał, że w tym stanie to ci się nie uda. Dobra. Zróbmy kulę ognia dosyć silną i zobaczmy, czy go może pokona. Dobra, w końcu weszło w niego mentalne osłabienie. Dobij!
po wszystkim? Do what you must. Then we fly this foul place. Dobra. Merkle is dead. Permanently this time. Mówiąc, zrób to, co musisz, miała na myśli, ograbmy zwłoki. It's in his armor. Take it. Oraz to, co właśnie nam wife powiedziała. Nekromici mieli coś ciekawego? Nie. Dobra. Netherstone. Picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Jak to możliwe, że jesteś teraz w stanie opuszczać astralny pryzmat? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Czym są te kamienie? The crown's markings suggest it was forged in Netherreal, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are Netherstones. Imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Wiesz, kim są nasi wrogowie? One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketherick was a follower of Merkle, which means the Absolute is a front for the gods of death,
and our enemies are the chosen of the dead three. Mhm. O jakich szansach w ogóle mówimy, skoro zamieszani są w to sami bogowie? Hope is a luxury for those who have a choice. This is the battle of our lives and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Dobra. Pogniecona notatka? Tatusiu, kocham cię i całuję i ściskam. I... O, miał to zawsze przy sobie. Cóż za biedny drań. Tarcza Ketrika. Trzyż premię do rzutów przeciwko swoim czarom. Uderzenie tarczą, gdy wróg trafi cię atakiem, wręcz możesz go powalić. Coś podobnego już mamy. Objęcie żniwiarza. Ma lepsze KP, ale to jest ciężki pancerz. Wszystkie noszone obrażenia są zmniejszone o 2. Niestępliwość kosiarza. Po aktywowaniu twoja postać nie może zostać przemieszczona wbrew woli za pomocą czaru ani magii. A jednocześnie utrzymuje utrudnienie do rzutów obronnych na zręczność. Wycie umarłych. Widać z siebie mrożące w krew żyłach wycie. Odrętwienie wszystkich istot w pobliżu. Mało ciekawe. Mod połowiowy Ketrika plus 1. Obrażenia psychiczne też mało ciekawe. Dobra. Powiedzmy, że wezmę tu notatkę na pamiątkę. Dobra. To jest jeszcze parę rzeczy. Myślę, że przyjrzymy się im w następnym odcinku i cóż. Zwiedzamy jeszcze tutaj ile możemy i zobaczymy co dalej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.